opowiem o Alternate Reality Games, czyli grach rzeczywistości alternatywnej. Gry te są zjawiskiem granicznym w obszarze gier i dziś podam Państwu takie syntetyczne zestawienie cech zjawiska, opierając się przede wszystkim na definicjach proponowanych przez praktyków, a jednocześnie teoretyków tego zjawiska. Może tutaj ten sprzęt nie toleruje polskich liter, więc przepraszam. Pierwszym takim projektem klasycznym ARG, czyli Ultimate Reality Games, jest The Beast z roku 2001. Teoretycy mówią o grach, które można określić jako pierwotne, tak, jako pre-ARG, ale zostańmy przy tym, że 2001 rok i The Beast to jest pierwszy klasyczny projekt finansowany przez Microsoft i DreamWorks jako wsparcie promocyjne filmu Stevena Spielberga Artificial Intelligence. Ten projekt wystartował bez reklamy, nie był oficjalnie nagłośniany. Gra ukrywała tajemnicę, do której gracze z własnej inicjatywy starali się dotrzeć. Tutaj Państwo widzicie taki projekt rozpisany na schemat zagadek i zadań. Nie wiem, czy jest to widoczne tutaj. Po środku i u góry jest taka ramka, gdzie jest kod kolorystyczny. Tutaj zadania mają przypisane stopnie trudności. Tak projektanci widzieli schemat zadań do wykonania w grze obliczony na 3 miesiące. Jak okazało się, w rzeczywistości wszystkie te zagadki zostały przez graczy rozwiązane w jeden dzień. Na czym polegała ta gra? Jak rzekłam, była to tajemnica, którą gracze starali się odkryć. I tu, cytując Jane McGonigal, gra opierała się na wyszukiwaniu i interpretowaniu wskazówek umieszczonych na różnych stronach www. Tu macie Państwo przykład jednej z takich stron. W e-mailach, w rozmowach telefonicznych, faksach, w telewizji, w reklamach prasowych oraz ukrytych także w rozmaitych wydarzeniach w świecie rzeczywistym. Obejmowało to również rozwiązywanie zagadek logicznych. I tu kolejny przykład strony internetowej stworzonej na potrzeby tej gry. Ta strona udawała produkt absolutnie autentyczny, z jedną różnicą, datowanie. Gra wystartowała wiosną 2001 roku, a czas w świecie gry to był 2142 rok. Natomiast strony wyglądają na takie standardowe strony webowe, włącznie z wyskakującymi okienkami reklamowymi i okienkami przypominającymi o konieczności aktualizowania oprogramowania. Natomiast informacje o tym, kto jest właścicielem domeny, kto za tym stoi, były bardzo skrzętnie ukrywane. Kolejna taka strona tych stron była wielka ilość. Poruszanie się w grze, znowu cytując Jane McGonigal, wymagało wielkiej wiedzy i wielu umiejętności, między innymi w zakresie programowania, tłumaczeń, włamywania się do systemów, niszowej wiedzy o literaturze, historii i sztukach plastycznych. I bardzo szybko okazało się, że gra wymogła na graczach organizowanie się w społeczność i ścisłą współpracę. Tu widzicie Państwo założenia projektowe twórców gier. Jordan Weissman i Sean Stewart to dwie osoby bardzo ściśle zaangażowane w tworzenie całego projektu. Ich założenia projektowe w czterech punktach. Opowieść ma być rozbita na fragmenty. Zadaniem graczy jest zebranie ich w całość. Gra z konieczności ma zasadniczo opierać się na współpracy w zespole, co podyktowane jest właściwościami internetu. Gra będzie fajniejsza, jeśli nikt się nie dowie, kto ją tworzy i dlaczego. Gra będzie fajniejsza, jeśli do ciebie przyjdzie przez tyle różnych kanałów, ile się tylko da. Tutaj wytłuszczenia moje.
kolejny aksjomat, bardzo istotny podczas projektowania tej gry, gra nie ma nigdy okazać, że jest grą, stąd mantra, to nie jest gra, albo po angielsku teenek, this is not a game. Dla Stewarta dodatkowo, tak jak podaje na swojej stronie internetowej, gra ma być środkiem wyrazu artystycznego i jest to sposób opowiadania. To też istotna sprawa, że gra jako sposób opowiedzenia jakiejś historii, tu Stewart zaznacza, że warto, aby ta historia nie była miałka, żeby było to coś wartościowego, ważkiego. No i ważny punkt, również projektanci, a nie tylko gracze, pracowali w grupie. Szybko doszło do wykształcenia się dwóch konkurujących ze sobą obozów, gracze kontra projektanci. Po sukcesie tej gry Weissman założył pracownię projektową zajmującą się m.in. tworzeniem realizacji ARG i tutaj mamy manifest programowy tego biura. W skrócie, tak jak Państwo widzicie, to są oczywiście hasła ułożone pod kątem sloganów reklamowych, gdyż jest to jak najbardziej komercyjne biuro. Doświadczenie rządzi, w oryginale experience is king. Treść jest jego podporą, w oryginale było content is queen. Świat jest naszym teatrem, kultura uczestnictwa i tworzenie nowych środków przekazu. To są te hasła istotne dla grupy 42 Entertainment. I tu kolejna plansza pokazuje sposób widzenia świata, tak jak deklarują go członkowie tej grupy. Świat jako platforma, siła społeczności, prawo przyciągania, ukrywaj na widoku i lokalne do globalnego. Po sukcesach pierwszych gier, takich jak The Beast właśnie, pojawiały się kolejne i coraz większe grono ludzi zawodowo związanych z projektami ARG. Tutaj widzicie Państwo stronę domową Brooke Thompson, to jest autorka zaangażowana m.in. przy tworzeniu kampanii Wiser Series. I na swojej stronie umieszcza ona taką poetycką autoprezentację, która jest także swoistą definicją ARG. Tutaj pozwoliłam sobie dokonać mojego przykładu. Doświadczenia imersyjne, ich projektowanie, planowanie, rozwijanie. To właśnie robię. To zawsze robiłam. Nie żebym zdawała sobie z tego sprawę, mając 5 lat, kierując przyjaciółmi podczas popołudniowych zabaw na zewnątrz, wewnątrz, przy basenie, na tarasie, na podwórku. Świat rósł i odkrył internet, i ja też. Nigdy nie straciłam umiejętności zabawy lub zdumienia. Świat też nie stracił. Żyjemy w okablowanym świecie, świecie sieciowych połączeń, świecie, który chce, abyśmy go badali, doświadczali. Świecie, który ma do opowiedzenia historię. Ja opowiadam te historie na sieci i w realu, łączą nas nasze doświadczenia, ja projektuję te doświadczenia. To taka poetycka wypowiedź Brooke Thompson, ale już w tej niestandardowej definicji widać takie cechy ARG jak narracyjność, czyli dążenie do opowiedzenia pewnej historii, ludyczność, oczywistą, imersję osiągniętą poprzez badanie, eksplorację, nacechowanie społecznościowe i wielomedialność z akcentem na komunikację sieciową, zapośredniczoną komputerową. Bardziej oficjalną definicję Thompson zaczyna jednakowoż od zastrzeżenia, że ARG trudno poddaje się definiowaniu, i próbuje podsumować istniejące wśród praktyków ustalenia. I tutaj znowu, proszę Państwa, jej definicja, moje wytłuszczenia. Projekty ARG to wielkie wspólne opowieści powstające na skutek współpracy. I głównym celem gry, najważniejszym wyzwaniem jest poskładanie opowieści. Tam nie ma zwycięzcy i pokonanego i nie ma wygranej liczbowej. Natomiast celem gry jest zakończenie, domknięcie jakiejś historii.
Ta opowieść rozbita jest na fragmenty, które można znaleźć we wszystkich typach mediów. Twórcy, projektanci gry współpracują nad tworzeniem ram opowieści i narracji, a gracze współpracują, zbierają te fragmenty i budują opowieść. Przy czym wraz z rozwojem gry gracze i Puppet Masters współpracują, dokładając się stopniowo do opowieści. Komunikacja pomiędzy operatorami a graczami jest niebezpośrednia, odbywa się poprzez historię, wydarzenia i postacie, dlatego że Puppet Masters, operatorzy ukrywają się, bardzo starannie się ukrywają, negują to, że byliby odpowiedzialni za dany projekt. Do tego przykłada się duży nacisk, ale ta komunikacja odbywa się za pomocą właśnie elementów opowieści. A gra, opowieść adaptuje się i zmienia pod wpływem doświadczenia gracza, zyskując nowe znaczenie. I doświadczenie imersyjne w tego typu grach ważne jest nie tylko dla graczy, ale również dla projektantów gry. W większości wypowiedzi projektantów to było widoczne. Gry jako zmieniające ich doświadczenia. I tu kolejna definicja zaproponowana przez GDA, właściwie opis. Kolejna, rozbudowana, ja myślę, że na jej szczegółową analizę miejsce będzie w artykule. Natomiast no, ona podsumowuje to, co do tej pory już padło. I pewne elementy pojawią się jeszcze w kolejnych przybliżeniach, więc pozwolę sobie pójść dalej. W polskiej blogosferze ciekawym opisem ARG jest proponowany przez Szulczyńskiego model trzech filarów. Tak? Szulczyński wyróżnia dwie aktywności, przepraszam, poszukiwanie informacji i dzielenie się informacją. I dzieli ARG na trzy filary: historię, grę i społeczność. Tutaj widzicie Państwo infografikę Szulczyńskiego. ARG powstaje na styku trzech filarów: historii, gry i społeczności, gdy te wchodzą ze sobą w interakcję. Oczywiście mogą pokrywać sobą większy obszar. Tu definicja Szulczyńskiego. Uczestnicy ARG wraz z postępem gry poznają kolejne wątki opowiadanej w historii, jak i w świecie rzeczywistym, fabuły, filar historii, przepraszam. Gracze żywo uczestniczą w opowiadaniu historii poprzez rozwiązywanie kolejnych zagadek, czy odnajdywanie ukrytych w niej elementów. Nie walczą jednak przeciwko sobie o główną nagrodę, współpracują z innymi uczestnikami dla poznania szerszego kontekstu opowieści i dotarcia do jej finału. Szulczyński podaje także spolszczone odpowiedniki najważniejszych elementów ARG, takich jak lalkarze, czyli operatorzy, kurtyna, czyli wszelkie starania, które mają na celu zapobieżenie interferencji między operatorami a graczami. Udajemy, że wszystko nie jest grą i nikt za tym nie stoi. Królicza nora, czyli taki pierwszy element, który prowokuje tego pierwszego, drugiego, kolejnych graczy do wejścia w grę. Ślady, czyli wszystkie wskazówki i podpowiedzi. I ta mantra, to nie jest gra. Rozpisuje także pozostałe elementy ARG w podziale na rodzaj aktywności, miejsce występowania, czyli dzieli je jako te sieciowe i występujące w świecie rzeczywistym, grupowe lub indywidualne. I tu, jeśli chodzi o te minigry wchodzące w skład projektu ARG, to warto wziąć pod uwagę komentarz Jane McGonigal, która widzi to tak: minigry wewnątrz projektu ARG mają dosłowne znaczenie diegetyczne, w odróżnieniu od znaczenia symbolicznego. Tu ona podaje przykład odwrotny, tak zwanej pervasive game, Nokia game, gdzie puzzle to puzzle, zagadki to zagadki. Natomiast w grze ARG przykładowo rozwiązujemy
jakieś równanie matematyczne, bo na blogu fikcyjnej osoby ta postać prosi nas, abyśmy pomogli jej odrobić zadanie domowe, tak, bo chce dostać dobry stopień. Jak gdyby to jest znaczenie dosłowne tej zagadki w świecie gry, a nie znaczenie symboliczne. Kolejną taką ciekawym punktem to jest rozróżnienie między cechą push i pull, czyli przyciągania i pchania. Obrazuje to różnicę między ARG a innymi typami gier masowych, takimi jak MMORPG LARPami. Gracz w grach ARG dokonuje wyboru i jak gdyby przyciąga rozrywkę, natomiast, przepraszam, w tych grach gracz dokonuje wyboru i przyciąga rozgrywkę, natomiast w ARG to gra zmienia rzeczywistość gracza, stawiając go w centrum zdarzeń. Kolejną taką różnicą jest to, że pierwsza kategoria gier MMORPG i LARPy tworzą światy, do których uciekamy. Są to światy odrębne, osobne, tworzące pewien kokon, w który gracz wchodzi, aby odejść od rzeczywistości. Natomiast ARG rzeczywistość zmienia. To jest ta sama rzeczywistość gracza, natomiast z modyfikacjami. Teraz co do cech dystynktywnych ARG i cech dystynktywnych gier w ogólności. Ja chciałabym posłużyć się bardzo wygodnym zestawieniem opracowanym przez Salen i Zimmermana. To jest taka tabela składająca różne cechy gier, jak one widziane są przez poszczególnych badaczy. Postaram się omówić, bo to tylko jako, powiedzmy, ilustracja problemu. Tutaj Państwo tego nie macie odczytywać. Ostatnie dwie kolumny to jest mój dodatek do tej tabeli, czyli właśnie tak jak gry są widziane w perspektywie definicji Salen i Zimmermana i w perspektywie ustaleń Yule'a. I teraz jeśli chodzi o ARG i cechy gier, tutaj ten element definicji gier, kolumna pierwsza. Pierwszy wyodrębniony taki element to jest to, że gra rozwija się według zasad ograniczających graczy. Tu powiedziałabym, że do pewnego stopnia tak, a do pewnego stopnia nie, jeśli chodzi o ARG, więc kwestia dalszych analiz, czy tak się dzieje. Konflikt lub współzawodnictwo, tak, owszem, występuje w ARG. Ukierunkowanie na cel i wynik, tak, jak najbardziej. Jest to czynność, proces lub wydarzenie i zakłada podejmowanie decyzji, czyli do któregoś momentu rozpoznajemy te cechy w ARG. Natomiast cecha podkreślana przez Heisinger, że nie jest to gra, że gra nie jest czynnością na serio i jest nieabsorbująca, absolutnie nie ma zastosowania. Natomiast widzicie także Państwo z tego zestawienia, nie wiem, czy widać, która to kolejna linia, to właściwie tylko Heisinger coś takiego w sposób jednoznaczny twierdzi o grach. Nowsze definicje gier już po prostu odrzucają ten dogmat. Czy gra łączy się z zyskiem materialnym? Według Kajua i Heisingi nie. Według innych badaczy już niekoniecznie to zastrzeżenie trzeba czynić. I jeśli chodzi o ARG, to też nie jest to prawdziwe. Może łączyć się z zyskiem materialnym, choć nie musi. Czy jest sztuczna, bezpieczna i poza zwyczajnym życiem? Tutaj mamy aż czterech badaczy: Heisinger, Kajua, Crawforda, Salen i Zimmerman. No i to w przypadku ARG się nie sprawdza. Czy buduje specjalne grupy społeczne, tak jak twierdzi Heisinger? Tak, owszem. Czy jest dobrowolna? ARG, tak, jest to gra jak najbardziej dobrowolna. Tak samo jest to gra niepewna. Czy jest to gra typu make-believe, przedstawiająca? Może być, nie musi, czyli dalej kwestia dalszych analiz. Czy jest nieefektywna? Może być efektywna, więc to nie jest prawdziwe. Czy posiada system części i zasobów? Może posiadać system części i zasobów. Czy jest formą sztuki, tak jak chciałby to widzieć Kostikian? Tak, może być formą sztuki, przynajmniej deklaratywnie.
Czy możliwym wynikom przypisana jest wartość, tak jak u Jula? Tutaj kwestia znowu dodefiniowania wartości, czy jest to wartość emocjonalna, czy wartość liczbowa. Wartości liczbowej nie zawsze możemy się w ARG doszukać. Czy gracze przywiązani są do wyniku, jak mówi Jul? Tak, są w ARG jak najbardziej. I czy konsekwencje gry są negocjowalne, również to w ARG występuje. Cechami, które ja bym chciała dopisać do tej tabeli elementów dystynktywnych gier, które wynikają z własności ARG, będzie wielomedialność, ukrywanie raczej niż eksponowanie informacji, masowość i zbiorowa inteligencja, iluzja realności i narracyjność. To są cechy, których brakuje mi w tabeli Salen i Zimmermana, po prostu nie występowały w tak jasny sposób w poprzednich definicjach gry. Czyli szukając rozszerzenia definicji gry tak, żeby obejmowała również ARG, według mnie warto by było te elementy wciągnąć. Została mi jedna minuta. Może powiem bardzo krótko o tym ukrywaniu informacji. Jest to coś charakterystycznego dla naszej rzeczywistości. Ludzie obecnie są tak nasyceni medialnie, że niezmiernie trudno przebić się do ich świadomości z przekazem. I według Weissmana, tego głównego twórcy i teoretyka ARG, blokowanie informacji jest obroną przed pomieszaniem zmysłów. Łatwiej dotrzeć do odbiorcy, ukrywając przekaz, niż go wykrzykując. Dodatkowo, jeśli jakaś grupa odkryje informację, będzie się nią dzielić, bo jak mówi Weissman, cytat, wszyscy potrzebujemy tematów do rozmowy. Kolejne 30 sekund wykorzystam, jeśli można, na kilka słów więcej o masowości i zbiorowej inteligencji w ARG. Gry te pokazały, że zadanie, które może być skomplikowane dla jakiejkolwiek pojedynczej osoby, nie będzie skomplikowane dla zbiorowej inteligencji. Jak to mówi Rose, inteligencji, która, cytat, zbiera fragmenty, odkrywa tajemnice i pracując nad tym opowiada i przekazuje opowieść dalej poprzez sieć. Gracze mogą mieć dostęp do wszelkich wyobrażalnych umiejętności, tak więc cytat, żadna łamigłówka nie będzie zbyt trudna, żadna wskazówka zbyt niejasna, to znowu Weissman. Przy czym gracze, cytat, nie tylko posiadają każdą umiejętność na planecie, ale także mają nieograniczone zasoby, dysponują nieograniczonym czasem i nieograniczonymi pieniędzmi. Nie tylko mogą rozwiązać cokolwiek, ale mogą rozwiązać cokolwiek natychmiast. I w ten sposób wracamy do mojej trzeciej planszy, która pokazywała ten schemat zagadek. Cały zespół ludzi głowił się nad tym, jak zająć ludzi przez 3 miesiące na różnych poziomach trudności. Zostało to rozwiązane w ciągu jednego dnia. Więc podsumowując, te cechy, które Państwo widzicie na planszy, ja chętnie umieściłabym w kontekście innych gier, mimo że ARG w wielu ważkich punktach nie realizują podstawowych cech gier, tak jak widzą to już istniejące definicje, to jednak intuicyjnie i w praktyce postrzegane są jako gry. Dlatego uważam, że warto dla nich miejsca w definicji gier poszukać. Dziękuję.